Witam Państwa serdecznie, słonecznie, jak widać po obu stronach z Maćkiem Miszkiniem w druga edycja weryfikacji, czyli weryfikacja numer dwa. Dzisiaj trzy temaciki w tej kolejności z Maćkiem ustaliliśmy, że zrobimy. Pierwszy temacik to, czy ten rok zawieszenia dla Reana Garcia to jest dużo czy mało i czy ta ostaryna cokolwiek zmieniła w tym, co widzieliśmy podczas walki z Ryanem Garcją Devina Haney'ego. Numer dwa temacik to jest Aleksander Usyk. Weryfikujemy, czy rzeczywiście przegrał, a właściwie to miałem go już. To są słowa Tysona Fury. Weryfikujemy Tysona Fury statystyką również. I na koniec Krzysztof Diablo Włodarczyk przed między innymi Myrisem Briedisem w najnowszym rankingu WBO, traktować rankingi poważnie czy nie. I Maciek, oczywiście zacznę od Ciebie. Ostaryna i rok zawieszenia. Właściwie to nie rok, bo to jest 12 miesięcy od momentu, kiedy była walka, czyli zostało tylko 10 miesięcy. Czy adekwatny wymiar kary, za mało, za dużo? Jak ty to widzisz, Ryan Garcia kontra Devin Haney? Zacznijmy od tego środka ostaryna, bo z wszystkich innych został oczyszczony Ryan Garcia. Zacznijmy od tego środka, co to jest ta ostaryna. Ostaryna to jest sarm, peptyd, różnie to określają, jedno i drugie czasami, czyli taka alternatywna dla sterydów. Ustosowana bardzo często w suplementach w Stanach Zjednoczonych. Sterydy zresztą też w suplementach w Stanach Zjednoczonych są często stosowane. Ryan Garcia bodajże podał jakiś nawet środek, który stosował, już rzeczywiście znaleziono tam ten środek. On oczywiście jest też zobowiązany do tego, żeby weryfikować wcześniej przez wszelkie suplementy, i pamiętam, że jak ja boksowałem, to brałem tylko i wyłącznie suplementy diety, które stosują w boksie olimpijskim zawodnicy, bo wiem, że te suplementy, które określają, że mogą być stosowane w boksie olimpijskim i dają taką gwarancję, te firmy, one są na pewno czyste. Natomiast wszelkie suplementy niewiadomego pochodzenia ze Stanów Zjednoczonych, one często były skażone, bo działa tak rynek, że jest podane, że ten suplement jest zanieczyszczony sterydem, wtedy automatycznie wszyscy na niego się rzucają, wykupują, bo wiadomo, że działa, bo nie wszystkie, które są zanieczyszczone, działają, a ten wiadomo, że działa. No i firma robi tak, że wycofuje ten suplement z rynku. Mówię, najczęściej są to firmy ze Stanów Zjednoczonych. Wycofuje ten suplement z rynku, ale i tak cały stan magazynowy jej zostaje wyprzedany, bo taki suplement jest pożądany. Ona zmienia nazwę suplementu, wtedy nie wprowadza tego środka do tego nowego, jest badana i wszystko jest ok. No i generalnie firma tylko i wyłącznie na takim skandalu zyskuje, a nie traci. Natomiast traci w tym wypadku pięściarz. Ta ostaryna w jakimś sensie jest badana w wielu aspektach. Nie wiem, czy to było kluczowe w tym, że Ryan Garcia wygrał z Haneyem, moim zdaniem nie. Wygrały tu dynamika, szybkość, umiejętności i to, że Ryan Garcia zna Haneya. Inna sprawa jest taka, że na tym poziomie już się nauczyłem, że po prostu to jest też kwestia wyścigu zbrojeń, wyścigu kampów, przygotowań i po prostu tutaj gdzieś tam coś zostało u Ryana Garcia niedopracowane w tym, że wpadł, ale to jest naprawdę sprawa drugorzędna. No, ta ostaryna nie jest w stanie wygrać pojedynku, Przemek, a jeśli ja bym wziął ostarynę i jeśli ty byś wziął ostarynę, to z Davidem Haneyem byśmy nie wygrali. Ja myślę, że nie. Dwie rzeczy, Maciek, to znaczy, jeśli chodzi o ten zanieczyszczony środek, to nie wiadomo, czy nie będzie miał kolejnego procesu Ryan Garcia, ponieważ firma, która wyprodukowała ten środek, zrobiła oficjalne testy i powiedziała, że w żadnym z naszych, z naszych odżywek, a w każdym razie nie w tej, która została wymieniona przez Ryana Garcia, że je używał,
Ostaryny nie ma, przesłali laboratorium, bo rzeczywiście on tam wykonał niezły numer, bo przesłał dwie jakieś otwarte buteleczki i tam coś niby było. No to na tej zasadzie to możemy wszystko wsadzić, to się może okaże, że w kiełbasie, którą będę dzisiaj jadł na grillu, to też jest ostaryna. Na tej zasadzie to jest ten problem. Ja się zgadzam z tobą, że tu by niczego nie zmieniło, że tu problem polegał na tym, że Devin Haney nie ma ciosu i po prostu w którymś momencie Ryan Garcia to zrozumiał. Drugie, wygląda na to, że nie ma specjalnej szczęki, a po trzecie, że nie miał pomysłu na to, jak radzić sobie z szybkością Ryana Garcia. Natomiast tutaj jest taka sprawa, że w tej chwili Ryan Garcia będzie sądzony, czy właściwie już oddany został pozew przez Devina Haney, który twierdzi, że okej, w tej chwili, biorąc pod uwagę, że ten wynik został uznany za no contest, czyli walka nieodbyta, no to ja niby przegranej nie mam, ale wszyscy widzieli tą przegraną, więc ja straciłem możliwości większych zarabiania, większych pieniędzy. Akurat tutaj ma rację, bo każdy będzie z nas pamiętał, co się stało, a nie to, czy była ta ostaryna w jakichkolwiek ilościach, czy nie. I on uważa, że teraz nie wiadomo dokładnie o ile milionów, bo wiadomo, że o ile milionów, on tyle milionów stracił, bo gościu na dopingu z nim wygrał, to teraz on musi te pieniądze mi oddać, tamten chce go skarżyć za to, że pamiętasz, miał kilogram czy ponad kilogram nadwagi przed walką, ten wziął od niego pieniądze. To w ogóle się jedna rzecz, która zostanie w pamięci kibiców i chyba nie tylko, to jest to, że to całe zamieszanie przed walką, walka, która poszła zupełnie inaczej niż każdy myślał. Ja poleciałem na tą walkę myśląc, że Barclays Center zobaczy jakieś łatwe zwycięstwo Devina Haney. Tu się okazało kompletnie inaczej. A teraz pytanie. 10 miesięcy, de facto to jest 10 miesięcy zawieszenia. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy to jest za dużo, za mało? Czytałem, że taki, którzy mówili, że dożywocie 4 lata. Ile dostał Krzysiu Głowacki? Nie wiem, 4 lata chyba, tak? Chyba tak, właśnie słyszałem chyba, że 4 lata. Dlaczego to nie jest tak samo? Natomiast komisja stanowa, sportowa stanu Nowy Jork nie przewiduje nawet takiej kary jak 4 lata, czyli to w ogóle było niemożliwe. Te 10 miesięcy, ma to znaczenie, nie ma znaczenia, $1 milion kary, $1 milion 100 tysięcy plus koszty. No, milion, niektórzy powiedzą, co to jest milion dla Ryana Garcia, ale to prawdopodobnie mówią ludzie, którzy nigdy w życiu miliona złotych nie widzieli. $1 milion to jest bardzo dużo. Dla każdego to jest bardzo dużo i nikt chętnie z $1 milionem się nie dzieli. Adekwatna kara, nieadekwatna kara. Jeśli chodzi o finanse, to chyba ogromna kara, bo ja nie pamiętam takich dużych kar finansowych, ale mogę się mylić. Tysonowi zatrzymali 3 miliony za to, że odgryzł ucho, ale za niedozwolone środki. Nie pamiętam, to odgryzienie ucha rozumiem, to był w ogóle precedens w historii boksu, natomiast to chwilę spada ktoś na dopingu. Tak. Nie pamiętam takiej kary absolutnie finansowej. Co do jeszcze walki Haneya z Garcją, no to ja postawiłem akurat na Garcję wtedy i postawiłem na Garcję nie dlatego, że wiedziałem, że bierze ostarynę, bo nie wiedziałem, a nawet jakbym wiedział, to nie zmieniłoby to mojego zdania, a nawet jakby to Haney brał ostarynę też, po prostu na bazie ich pojedynków wcześniejszych, które toczyli, i na bazie, a to czyli w boksie olimpijskim, na bazie tego, że w zawodostwie różnica w tych rękawicach jest jeszcze większa. Garcia jakby dorósł szybciej do tej kategorii wagowej. Długość pojedynku, to, że Haney już był raniony podczas swojej kariery w boksie zawodowym, to wszystko sprawiło, że ja na przykład wierzyłem w tym pojedynku na Garcię. Mówię, ostaryna nie miała tu żadnego znaczenia. Oczywiście Haney ma prawo twierdzić, że przez to, że przegrał, jego wizerunek osłabł. I respekt do jego jako mistrza, do jego dokonań sportowych trochę ucierpiał. Ale tak jak powiedziałem, nie jest to wynik absolutnie ostaryny, tylko tego, że Garciego zlał w tym pojedynku i to nie ma znaczenia, czy on był na tym, czy na tamtym. Ludzie owszem będą pamiętali z tej walki tylko i wyłącznie to, że Haney lądował na deskach i nic innego, ale ta kara jest chyba jak na pierwszy raz odpowiednia. 10 miesięcy przerwy, drugi raz można się spodziewać dożywocia, ale
Ja też pamiętam takie sytuacje w boksie zawodowym na kanale, był chyba na pół roku zawieszony, tak? Tak jest. Przed Golovkinem. Akurat okres na przygotowania. Tutaj 10 miesięcy to też pięściarze wiesz, że mają na tym najwyższym poziomie, dopóki Turki nie wszedł w ten boks, też 10-12 miesięcy przerwy to norm. Davis miał przed swoim ostatnim pojedynkiem 14 miesięcy z Frankiem Martinem. Martin miał 10 albo 12 miesięcy przerwy bez żadnego dopingu obaj i wychodzili walczyć na najwyższym poziomie, więc to nie jest akurat największy problem. $1 milion kary to jest dużo moim zdaniem. No ale tu też nie chcę oceniać, bo rzeczywiście branie środków antydopingowych może spowodować, że cierpi zawodnik, który tych środków nie bierze, albo przynajmniej na tych środkach nie został złapany, bo takie słyszałem opinie, że na poziomie tym biorą wszyscy, my nie możemy tego ocenić, bo jeśli ktoś nie został złapany, to nie możemy twierdzić, że jest na dopingu. Natomiast no, gdzieś tam w kuluarach są te opinie, że biorą wszyscy i ja gdzieś słyszałem o takich przypadkach, że pięściarze nie zostali złapani, są czyści, a coś tam było im podawane w okresie przygotowawczym, czyli tym najważniejszym z dala od startu, nie wiem, w jaki sposób nie zostali złapani. Jeszcze raz, reasumując. Garcia dostał karę, 10 miesięcy przerwy, to jest ok. On powiedział, że zawiesza rękawice na kołku. Myślę, że po tych 10 miesiącach przerwy, jeśli nie zrujnuje swojego zdrowia poza ringiem, to wróci w bardzo dobrej formie. I to tylko kwestia, jakiego rywala dostaje, bo wiemy, że Garcia potrafi wygrać z najlepszym z rywali, czyli Davinem Haneyem, bo pasuje mu stylowo, a Gervonta Davis, w jakiej formie Ryan Garcia by nie był, to moim zdaniem, że na przykład z Gervontą nie wygra, bo po prostu Gervonta go czuje, obroni się od jego ataków i jak odda, to wiemy jak odda. Więc tutaj to jest kwestia styli i poziomu rywalizacji, a nie ostatnio. Zgadzam się z Maćkiem, oczywiście nawet nie będziemy komentować tego tweeta Ryana Garcia, że skończyłem karierę, bo nie wiem, jakbyśmy mieli policzyć, ilu pięściarzy kończyło ostatnio kariery, to podejrzewam, że więcej jest tych, którzy skończyli tą karierę, a ciągle walczą. Shakur Stevenson, daleko nie szukając, który 3 tygodnie po tym, jak powiedział, że kończę karierę i przechodzę na emeryturę, podał datę swojej walki. Chciałem podać dokładnie ten przykład, bo to jest najzabawniejszy z przykładów. On w momencie, kiedy podał tego tweeta, to już wiedziałem, że to fałszywe jest. Nie, no to wiadomo. Panie, robią takie okrzyki, ja nie wiem. Niektórym trzeba by telefon zabierać. Dobra, dziękuję bardzo. To był temat numer 1. Temat numer 2 to jest, tym razem ja pozwolę sobie zacząć, a mianowicie wrócił po imprezach barowych Tyson Fury. Widzieliśmy, albo jeśli Państwo nie widzieli, to polecam, jak wychodzi na 4 z baru. Oczywiście prawdziwe wideo, bo niektórzy powiedzieli, o stare wideo, to jest dawny, nie, to był Tyson Fury, no i oczywiście stwierdził obecnie, że ten Oleksander Usyk jest kolokwialnie mówiąc cieniasem, w sumie bawiłem się z nim i tylko dlatego, że się z nim bawiłem, to tą walkę przegrałem, to w ogóle bawiłem się z nim, użył takiego określenia, jest jakimś amatorem klubowym, natomiast ja pozwoliłem sobie sięgnąć do statystyk tej walki, to co widzieliśmy wszyscy, czy na miejscu, czy oglądając w telewizji, to każdy z nich widział. Ostatnie cztery rundy, 40, liczę tylko i wyłącznie power punches, no bo to jest waga ciężka, nie będę liczył dotykania się, bo to nie ma żadnego sensu, jeśli chodzi o tą kategorię wagową. Ostatnie cztery rundy, 44-26 dla Oleksandra Usyka, jeśli chodzi o power punches, które doszły. Natomiast wydaje mi się, że tą swoje dobre samopoczucie buduje Tyson Fury rundami 5 i 6, kiedy było 31-14 dla niego w power punches, które doszły. Natomiast on sam twierdzi, dla mnie takie stwierdzenie jest w ogóle śmieszne, że to był zawodnik klasy klubowej, bo to jest tak, jakbyś zapominał, jak ta walka się skończyła. Bo ta walka tak naprawdę powinna się skończyć jego knockoutem. Więc mówienie z jednej strony, że on nic nie walczył i walczył jak jakiś amator z klubu,
a jednocześnie jaki był koniec walki i jak to wyglądało, dla mnie kompromituje samego Tysona Fury. Natomiast to jest weryfikacja program, więc teraz Maciek zweryfikuje, czy według ciebie on przegrał tylko i wyłącznie dlatego Tyson Fury, ja stawiałem na Tysona Fury 60-40, mówię zupełnie uczciwie, że Usyka zlekceważył, czy ty błąd widzisz gdzieś zupełnie indziej i taki sposób myślenia przed rewanżem mu nie pomoże. A może pomoże. Maciek weryfikuje. Ja nie wiem, Przemek, czy on tak naprawdę tak myśli, bo to, co mówi... rozumiem. To trzeba dzielić między już nawet nie czworo, a 40-krotnie. On podaje różne wersje i patrzy, wydaje mi się, że patrzy, jak się przyjmą w mediach, jakie kontrowersje budzą. Czasem jest bardzo kontrowersyjny i staje w takim świetle, że stawia wszystkich przeciwko sobie, no ale to napędza jakby koniunkturę, a później, żeby zdjąć z siebie presję, jakby to łagodzi albo modeluje w ten sposób, żeby bawić się tym tłumem i robi to świetnie. Nie wiem, czy robi to świadomie, czy półświadomie, czy i intuicyjnie. Nie mam o tym pojęcia, natomiast do tej pory się sprawdzało. Powiedziałem wielokrotnie, że Tysona Fury zagrywki bawią mnie, imponują mi, dopóki Tyson Fury wygrywa. Teraz przegrał, więc to staje się trochę śmieszne. Ale też pamiętajmy, że przegrał minimalnie, bo moim zdaniem ta walka była bardzo bliska i rzeczywiście do pewnego momentu wydawało się, że Fury, Usyk jest na równi pochyłej w dół i Fury kontroluje ten pojedynek do pewnego momentu, powtarzam. No ale w końcu chyba wyszło przede wszystkim to, jak Tyson Fury się w karierze swojej prowadził przez całe życie, a jak Usyk. Ta higiena, pracowitość, one dały znać o sobie w tak trudnym pojedynku, w pojedynku, kiedy trzeba było dać siebie 120%, bo naprzeciwko siebie stanęło dwóch równorzędnych rywali. I właśnie ten detal wtedy bierze górę, bo mówimy, tu nie Ostaryna wzięła górę w pojedynku Davisa z Haneyem, tylko po prostu układ styli i to, że obaj panowie są na tym mistrzowskim levelu, po prostu nie ułożyło się style. W momencie, kiedy mamy pojedynek, w którym te style, powiedzmy, może nie są podobne, ale są równorzędne i jeden i drugi ma takie same atuty, to liczy się nie kwestia jednych przygotowań, tylko tych dziesiątków przygotowań do takiej właśnie walki o wszystko. Usyk w każdej przygotowaniach dawał z siebie wszystko, a Fury niekoniecznie. W momencie, kiedy on był, powiedzmy, 10% lepszy od rywala, to nie miało to żadnego znaczenia. Kiedy on był równorzędny rywalem Usyk dla niego, no to ten 1% potrafi zmienić sprawę. I myślę, że tu potrafił zmienić sprawę. Ja bym nie deprecjonował tego, co Fury pokazał w tym pojedynku, bo on jednak z gościem, który wygrywał wszystko w różnych dywizjach, no przegrał, nie wiem, jednym, dwoma punktami, trzema. To nie jest dużo. To nie jest nawet taka walka, jak była ta z Antonym Joshua, gdzie jednak Usyk cisnął tego Joshua, gdzie ten Joshua był asekuracyjny. No trochę lepiej zawalczył w rewanżu, ale potrzebował dwóch walk. Nie, oczywiście, że nie. Także tutaj Fury naprawdę z dobrej strony się pokazał, ale suma summarum przegrał i przegrał dlatego, że właśnie on myślał, że w jedne przygotowania to zmieni. Celowo, moim zdaniem, odkładał ten pojedynek po to, żeby być jak najlepiej przygotowany, więc ta gadka o tym, że Usyk jest jak z baru, to ma się nijak, bo on nie przygotowywałby się, nie robił tego rozcięcia, nie wydłużał okresu przygotowawczego, nie odkładał tego pojedynku w nieskończoność, żeby miał walczyć z gościem z baru, bo wiemy, że wychodził z Walinem, z Pianetą i różnymi innymi zawodnikami klasy B, bez przygotowań często. Bez przygotowań. No właśnie. A tutaj jednak wiedział, że z kim ma do czynienia i to była najlepsza wersja Fury'ego możliwa do zrobienia w tamtym momencie. I teraz Fury, jeśli chce się Usykowi zrewanżować, to nie może zgasnąć w siódmej, ósmej rundzie fizycznie, pod względem koncentracji i tak dalej.
tylko musi być top skoncentrowany przez cały okres 12 rund, bo owszem, może trafić Usyka pod Brudkowym i Usyk nie będzie miał tak ściągniętej brody, jak miał w pierwszym pojedynku, bo też mu się błędy pewnie zdarzają i się wywrócić, ale Fury absolutnie nie może na to liczyć i na jego miejscu szybko z tego baru bym wyszedł i wziął się za kolejne przygotowania, bo jednak podejrzewam, że on 10 ciężkich miesięcy spędził na treningu Fury, żeby wypaść w tej walce tak jak wypadł, bo wypadł całkiem nieźle. Nie, no wypadł całkiem nieźle, oczywiście, że tak, to nie jest tak zupełnie, że jak było z Joshuą, to się 100% zgadzam, no bo tam jednak ta walka wyglądała zupełnie inaczej. Tutaj nie tylko ta runda 6 i 7, kiedy no rzeczywiście wyglądało, że moment, w którym Usyk padnie jest tuż, natomiast no to jest ta różnica, o której mówimy, ta najwyższa klasa. On sam ci zwycięstwa nigdy nie da. Mi się wydaje, że w którymś momencie Tyson Fury doszedł do wniosku, że nie wiem, czy Aleksander Usyk się podda, chociaż to byłoby dziwne, ponieważ powinien wiedzieć, że on nigdy by się nie poddał, musieliby go nogami do przodu stamtąd wynieść. Natomiast kwestia fizyczna na pewno tak, natomiast bardziej mentalna. Dla mnie on go złamał mentalnością i tym wszystkim, że potrafił walczyć tak, jak walczy. Także jestem ciekaw, jaki będzie rewanż, natomiast prawdą jest, że nie ma co zwracać uwagi na to, co mówi w tej chwili Tyson Fury, ale moim zdaniem u kibiców bardzo wiele stracił, bo to, co powiedziałeś na początku, do momentu, kiedy bawisz się z kimś, opowiadasz bzdury każdego dnia, praktycznie tak było przez długie miesiące, jednego dnia mówiłeś to, drugiego dnia 180 stopni w drugą stronę, to było fajne, jak na końcu wygrałeś. Jak na końcu przegrałeś, jeszcze w takim stylu, że sędzia cię ratuje przed KO z tym zającem i tam człowiekiem ze średniej, te wszystkie rzeczy, no to te wszystkie rzeczy już są męczące, po prostu robią się męczące. Dobra, przechodzimy do tematu numer 3, a mianowicie najnowszego rankingu WBA, ja sobie tutaj go nawet zapisałem, najnowszego rankingu WBA, który wzbudził różnego rodzaju komentarze, między innymi kiedy pozwoliłem go sobie wrzucić, to jest ranking WBO wagi Cruiser, no to ktoś mi napisał, co ty się czepiasz tego włodarczyka. Każdy, kto ogląda moje vlogi, czy ogląda vlogi Maćka Miszkina, to wie, że my krytykujemy idiotyzmy w rankingach, czy są tam Polacy, czy nie, więc ja nie widzę powodu, żeby omijać ten temat, dlatego że akurat jest tam diablo, bo albo jesteśmy uczciwi od A do Z, albo tylko jak nam pasuje. Przypominam, że to jest najnowszy ranking z czerwca WBO, gdzie Krzysiu jest na miejscu numer 2. Na miejscu numer 3 jest Myris Briedis, który stoczył nieprawdopodobną walkę z najlepszym obecnie cruiserem na świecie, Jaiem Apatajem. Natomiast mnie interesują ostatnie miejsca, bo zadałem takie pytanie na vlogu, na Twitterze. Biorąc pod uwagę, że Krzysiu jest na miejscu numer 2, ilu z zawodników zanim by z nim wygrało albo byłoby faworytami? To ja przeczytam tylko 3 ostatnie miejsca. To są numer 15, kogo my tutaj mamy. Numer 15, człowiek z Kazachstanu. Później mamy Husseina Cinkora, mamy Mateusza Masternaka i mamy między innymi Jacka Maseya, którego widzieliśmy jak wygrywał z Chamberlainem. Dla mnie 4 ostatnich z tej listy, ja już nawet Masternaka nie chcę w tym momencie wrzucać, bo Masternak na 12 miejscu. Zastanawiam się właśnie teraz, Maciek, co jest większą paranoją tego rankingu? To, że Briedis jest za Krzysiem Włodarczykiem po takiej walce, jaką dał Briedis z Opetają, bo to był ranking robiony po. Czy to, że na przykład Masternak jest 12, czyli 10 miejsca za Krzyśkiem Diablo Włodarczykiem, oddaję ci w tej chwili trybunę. Dla mnie w tej chwili coraz bardziej i ja naprawdę coraz bardziej przestaję zwracać uwagę zupełnie na rankingi. Nie wiem, czy w ogóle będę podawał rankingi tych alfabetycznych organizacji i chyba się ograniczę do rankingów ESPN-u i prawdopodobnie Ring Magazine, bo dla mnie jest, nie wiem jakie środki musisz brać i to na pewno nie jest ostaryna, żeby zrobić taki ranking obecnej siły wagi junior ciężki. Dobra, teraz ja mówiłem, teraz weryfikuje Maciek. Nie wiem, też zastanawiam się, czy panowie po prostu się znają, bo rozumiem, że to są koneksje z promotorami i na tej podstawie ranking jest składany. Panowie siadają, biorą dobrą whisky i mówią, słuchaj stary, to jest, wiesz, mój dobry zawodnik, mój dobry kumpel, a ja jestem twoim kumplem, to może daj go na numer 2, bo chyba tak to wygląda.
Ja kiedyś komentowałem taki pojedynek w boksie olimpijskim, jakiś mecz Polska-Manchester i mówię, no jak to, przecież do sędziego, przecież jak to, ten wygrał, a nie tamten. A sędzia mówi, tak, ale ten mój ma urodziny. I to rozumiesz przy panu Januszu. No tak, no w sumie, tu się czepiamy. Fajny sędzia, fajny gościu, ale masz świadomość, jak to jest mało profesjonalne. No możemy być fajni, te rankingi są w podobny sposób chyba układane. Po pierwsze, z tej 15 WBO, bo zerknąłem sobie na to zdjęcie, które wrzuciłeś na Twitter, tej 15 WBO, to ja nie mam pojęcia, kim są jacyś pięściarze. Być może to jest brak profesjonalizmu z mojej strony, ale też ja nie jestem fanem kategorii specjalnej cruiser, poza tymi zawodnikami, których znam i cenię, i poza kilkoma Polakami, ale z tej 15 na pewno znam kilku i z tych, co znam, czyli Salomow, Masternak, Masej, którego widziałem i na sparingach z Masternakiem i komentowałem jego ostatnią walkę z Chamberlainem. Safar to ten zawodnik, którego Kowaliowa ostatnio pokonał, tak? Glanton. Glanton wypadł świetnie, to jest ten, co wygrał w Rosji, o ile się nie mylę, tak? Tak, to jest on. Z jego rowem. Z jego rowem, dokładnie. I Callum Johnson, którego pamiętam w walce z Kowaliowem, on oczywiście w kategorii cruiser wygrał ostatnio z zawodnikami, słuchajcie, mającymi 13 w sumie zwycięstw i 130 kilka przegranych. Także Callum Johnson, ale to jest jednak kawał zawodnika, który chyba jest w trochę lepszym momencie kariery niż Krzysiek. To ci wszyscy, których znam, to moim zdaniem w tej chwili Krzyśka Włodarczyka pokonują. Inna sprawa. Krzysiek Włodarczyk to na sali bokserskiej teraz nie bywa, jak bywa od czasu do czasu, to bija sobie worek, bo chyba nawet specjalnie z trenerem Liczykiem, tego co wiem, nie trenuje, a przebywa od czasu do czasu na sali MMA, gdzie się przygotowuje do pojedynku organizacji frikowej. I taki gość jest w tej chwili drugi w rankingu WBO. To nie jest problem Krzyśka, bo jak on dostanie intratną propozycję, to ile nie będzie mu kolidowało z terminem organizacji frikowej, to podejrzewam, że taki pojedynek przyjmie, no bo dlaczego nie? Natomiast to jest problem tej organizacji, która po pierwsze, no chyba wie, z kim Krzysiek walczył, a to... A może nie, przepraszam, że ci przerwę, bo ty podałeś świetny przykład tego sędziego, który dał zwycięstwo, no bo gościu miał urodziny. Natomiast ja pamiętam przykład, jak rozmawiałem na jakiejś gali z panem nie z WBA, tylko z WB, nie z WBO, tylko WBA, chyba jedliśmy razem śniadanie, już nie pamiętam, gdzie ta gala była, i właśnie padł temat rankingów i ja odniosłem wrażenie, rozmawiając na temat rankingu, nie pamiętam jakiej kategorii wagowej, ale musiała być to albo cruiser, albo heavyweight, że gość, z którym rozmawiałem, który układa, że on nie wiedział, o kim ja mówię. Autentycznie nie wiedział, o kim ja mówię, a to był zawodnik z pierwszej dziesiątki. I ja czasami mam wrażenie, że ci ludzie nie oglądają tych walk, albo ich w ogóle nie analizują. Oni słyszą nazwę Diablo, kojarzy im się fenomenalna przeszłość Krzyśka, bo taka była przecież. Nikt tego nie, Krzyśkowi nie zabiera i nie zabierze i nie ma takiego zamiaru. I oni to nazwisko wrzucają, bo naprawdę musisz być na ciężkiej gorzale, mówiąc kolokwialnie, żeby wstawić Krzyśka przed Bridgesem. No, naprawdę, biorąc pod uwagę, że to było miesiąc po tym, jak walczył z Opytają, to jest po prostu niemożliwe. Drugi na tej liście, przepraszam, pierwszy na tej liście jest Michał Cieślak, żebyśmy go nie pominęli. I tutaj żadnego problemu z tym nie mamy, ale naprawdę ci zawodnicy... Mateusz Masternak, no na dzisiaj, ty ich obserwujesz na co dzień, znasz chłopaków, wiesz jak trenują. Na dzień dzisiejszy Mateusz Masternak, który jest 10 miejsc za Diablo. Jakbyś taką walkę widział? Masternak kontra Diablo. Ale zupełnie uczciwie, wiem, że jesteś kolegą jednego i drugiego, natomiast no, albo jesteśmy uczciwi, albo nie. To jest pojedynek z jednym faworytem absolutnie. Przecież tutaj Masternak w tej chwili zupełnie jest w innym momencie kariery. Ja myślę, że
Diablo by miał zawsze problem z Masternakiem, który jest ruchliwy, który ma niezłą obronę i jest od Krzyśka szybszy, a jednocześnie prawdopodobnie uniknąłby Krzyśka najmocniejszych ciosów. Więc tutaj walka w prime jednego i drugiego świetna, a teraz panowie są w innym miejscu. Masternak może bić się o Mistrzostwo Świata ponownie, natomiast Krzysiek będzie bił się z, nie wiem, czy z Karłami teraz, czy z dziewczynami, czy z kim tam innym, z kim mu zaproponuje federacja, ale zwykowa. Natomiast no, to świadczy o tym, w jakim miejscu Krzysiek jest. On pewnie by chciał walki bokserskiej, natomiast też żadnych propozycji teraz nie ma, a pomysł na Włodarczyka jest taki, żeby dawać mu właśnie Villanowę, Mosquera i Maldonado i czekać na tą propozycję. Natomiast na Villanowie, Mosquerze czy Maldonado Krzyśkowi pewnie ciężko utrzymać odpowiedni standard życia, więc poszukuje czegoś, co mu ten standard zapewni. I to jest całe co może tam zrobić. No, Krzysiek generalnie ostatnio w pojedynkach nie wypada najlepiej, a ja wiem, bo przy tych pojedynkach pracuję. Nie wypada też będąc na pojedynkach swoich kolegów najlepiej, bo pamiętamy to, co było w Rzeszowie i jego komentarz do walki Łukasza Różyńskiego. Natomiast obok jest Cieślak, czy za nim jest Bredis, przed nim jest Cieślak, który ostatnio wygrał z całkiem solidnym zawodnikiem Diazem, niepokonanym, ale z przeszłością w boksie olimpijskim, Breżonem i McCartym, czyli tą czołówką europejską. I potrzebował na tych trzech gości mniej niż Włodarczyk na tego Mosquerę, Maldonado, bo potrzebował 15 rund Cieślak na tych trzech gości, a Włodarczyk 16 rund na tych, z którymi on walczył. Więc oprócz tego, że Cieślak walczył z lepszymi zawodnikami, to styl, w jakim wygrywał, był zupełnie też inny, nie podlegający żadnej krytyce, raczej pozytywnie odbierany. Gdzieś jak w wielu momentach mógł imponować swoją agresją, siłą, determinacją w tych pojedynkach. Natomiast no, Krzysiek ma wyraźny zjazd formy i to wszyscy widzą dookoła, dlatego to miejsce... Maciek, prawie wszyscy. Prawie wszyscy, z wyjątkiem tych, co układali ten ranking, bo ja przepraszam ci, przerwam, ja nie mam problemu z tym, że Krzysiek tam jest. Inaczej, mam problem, ponieważ ja uważam, że każdy z tej listy byłby faworytem. Każdy. Ja nie mówię o tych nazwiskach, których wymienialiśmy, między innymi Glanton i tak dalej, bo to byłby faworytem, nie wiem, 100 do 1 albo 50 do 1 Opetaja, Bredis. Opetaja tam nie ma, no bo jest mistrzem. Ja mam problem z organizacją, która pozwala sobie na robienie z nas balonów, bo to jest robienie nas z balonów. Każdy, Maciek świetnie w tym momencie podał przykłady rywali Krzyśka ostatnich. Nawiasem mówiąc, ten Maldonado to ma być człowiek, który będzie sprawdzał Andrzeja Fonfarę po 6 latach powrotu, z tego co słyszę, ten sam, z którym bił się Diablo. To zobaczymy, jak wypadnie Fonfara po 6 latach. Słucham? I to w kategorii ciężkiej, bo Maldonado tu przecież chodził w kategorii cruiser, nie? Znaczy chyba z tego co wiem, jak już błyskawicznie zjechaliśmy na zawodnika kategorii cruiser, to chyba jednak ma być cruiser, jeśli chodzi o właśnie nie wiem, czy on w ciężkiej Fonfara, czy w cruiser. W każdym razie Maldonado ma być jego rywalem, natomiast no nie powinniśmy być uważani za jakiś, nie wiem, przygłupów, bo dla mnie to jest po prostu spojrzenie na mnie, ja wstawię tam 15 nazwisk, które akurat część znam, tu mam część podesłanych w jakichś e-mailach, może byś wstawił i tak dalej. No to jest nieuczciwe między innymi dla Masternaka, między innymi dla Cieślaka. Natomiast, przepraszam, że ci przerwałem, te porównanie sił, gdzie kto jest, to jest po prostu no, szokujące. Tutaj jak widzimy Bredisa, który toczy fenomenalną walkę z tym Jajem Opetajem, który jest za, no to znaczy, że walkami się nie kierujesz. Czym powinien się kierować? Jak ty, Maciek, przy okazji, kończąc ten temat, jeżeli ty, czy ty w ogóle zwracasz uwagi na rankingi? Jeśli już, to na jakie? Jakbyś mógł powiedzieć coś tym, którzy, nie wiem, nie wszyscy siedzą w boksie i oglądają nas od zawsze. Jakbyś miał powiedzieć, chcesz zobaczyć pięściarzy, których naprawdę warto oglądać, to na który ranking zwracasz uwagę?
szczerze, na ten bardziej, na ten najbardziej wydaje się paradoksalny, czyli statystyczny bokstryk, bo ja patrzę na ten ranking, ale nie patrzę na to, biorąc pod uwagę pierwszą dziesiątkę, nie patrzę na pierwszą dziesiątkę, tylko na przykład na pierwszą dwudziestkę. Albo nawet na pierwszą trzydziestkę i z tej trzydziestki wybieram dziesiątkę, starając się też przypomnieć pięściarzy, którzy nie walczyli, ale wiem, że mają wracać, bo po roku chyba wypadają z bokstreku, a wiem, że są tacy pięściarze jak Davis, no i on był jakby nie był w dziesiątce bokstreku, bo nie mógł być, bo walczył 14 miesięcy wcześniej, nie, ale pamiętam, że jest Davis i że on niedługo wraca i dla mnie na przykład jest numerem jeden czy numerem dwa przed tym powrotem, mimo że w tym rankingu go nie ma, a wiem, że ten planuje powrót, więc staram się patrzeć na takie rzeczy, no bo w tym portalu statystycznym jednak widzę, z kim pięściarze walczyli, mniej więcej ich kojarzę, no bo też zajmuję się tym profesjonalnie, mniej więcej ich kojarzę, chociaż tak jak powiedziałem, nie wszystkich, ale przyznam ci się szczerze i państwu, że tych rankingów federacji zupełnie nie śledzę i tylko i wyłącznie śledzę czasami na potrzeby programu. Czyli jeśli ma być to temat tak jak dzisiaj, to przejrzę sobie te nazwiska, ale absolutnie się nimi nie sugeruję. No i chyba to jest chyba najlepsze podejście do sprawy. 34 minutki podglądam tutaj, super 10 rund tym razem z Maćkiem Miskinem. Proszę wpisywać zarówno u Maćka na vlogu, jak i u mnie, czy Państwo mają jakieś tematy, które chcieliby, żebyśmy zweryfikowali, bo to też jest. Staramy się robić wszystko na bieżąco, żeby rzeczy, które są głośne w wielkim boksie, żeby od razu Państwo mieli naszą weryfikację czy komentarze. Natomiast jeśli mają Państwo jakieś pomysły, no to oczywiście myślę, że Maciek zapraszamy. Nie mamy żadnego problemu i nie ma tematów tabu. Od razu w tym momencie mówię, u nas, jak Państwo widzą, nie ma tych tematów tabu. Maciek, dziękuję bardzo. Niedzielnie Ci przeszkadzałem dzisiaj. Dzień taty. Słucham? Albo ty mi, albo ja tobie, nie wiadomo. No właśnie, nie. Ja po śniadanku z przyjemnością zawsze z ludźmi, którzy mają pojęcie i wiedzą, na czym polega sport pod nazwą boks, z przyjemnością porozmawiam. Dziękuję bardzo. Oczywiście niedługo zobaczą Państwo vloga i na moim, i na Maćka Miskinia vlogu, który oczywiście, jak zawsze, tradycyjnie polecam. Dzięki bardzo i miłej niedzieli, Maciek, dla ciebie. Dziękuję wzajemnie i do usłyszenia.